szósta sprawa chyba, nie pamiętam. Przyszedł świadek, jeden z tych policjantów do sądu. On już nie jest policjantem, wetknął głowę przez drzwi i powiedział: wysoki sądzie, spieszę się, bo mam do podpisania kontrakt za 2 miliony. Tak powiedział, możecie to Państwo, ktoś to tam wywiesił w internecie, więc możecie to Państwo odsłuchać. Powiedział: mam do podpisania kontrakt za 2 miliony. I sędzia go zapytał: a pan coś ma do powiedzenia w tej sprawie? Nie, nie. No to do widzenia. Na co ja się ująłem, upomniałem się o moje prawo do obrony, to znaczy prawo do zadania pytań temu świadkowi, którego sąd nie poprosił nawet na miejsce dla świadków, nie zapytał go o imię, o nazwisko, o to, gdzie tam mieszka, takich formalności. Temu się nie stało zadość. Upomniałem się o moje prawo do obrony, sąd ukarał mnie grzywną, przypisując mi słowa, których nie wypowiedziałem. Mianowicie, uzasadniając tę karę grzywny, sąd oświadczył, że ja nazwałem tego człowieka bandytą i złodziejem. Gdy tymczasem prawdą jest, że nazywam go bandytą, gdyż przewodził bandyckiemu napadowi na mnie 6,5 roku temu, ale nie wiem nic o jego interesach i w związku z tym złodziejem go nie nazywam. Tak więc sąd nałożył na mnie grzywnę na podstawie swoich urojeń. Ja się odwołałem od tego w sądzie odwoławczym, podtrzymano tę karę grzywny, więc nie słuchając uzasadnienia tego nowego wyroku, wstałem, pożegnałem się z moim adwokatem i wyszedłem, zamykając za sobą drzwi rozgłośnie. I za to zostałem, proszę Państwa, ukarany 7-dniowym aresztem, dowiedziawszy się o tym. Wróciłem z montażowni w Warszawie do Wrocławia i zgłosiłem się czym prędzej do aresztu, gdzie mnie nie przyjęto, gdyż nie dotarły tam jeszcze papiery. Dotarły tydzień później, w związku z tym przyszli do mnie do domu dwaj policjanci, którzy doprowadzili mnie do komisariatu, a następnie do tego aresztu mnie przewieźli i tam spędziłem 7 dni najlepszego urlopu w tym sezonie, na pewno najlepszego. Każdemu polecam 7 dni bez telefonu komórkowego, bez poczty elektronicznej, 7 dni skupienia, ciekawe lektury. Przeczytałem tam między innymi z księgozbioru, z Biblioteki Więziennej Dzieje Inkwizycji Rzymskiej, bo to mi akurat tam udostępniono, więc dowiedziałem się, że w lochach Inkwizycji Rzymskiej w XVIII wieku przysługiwała zmiana bielizny pościelowej 2 razy w tygodniu. No i to mi dało do myślenia, bo warunki w areszcie we Wrocławiu przy ulicy Świebockiej nie dorastają ciągle do tych standardów, ale proszę Państwa, ponieważ nie było polecenia żadnego, żeby był jakiś scenariusz bardziej sensacyjny realizowany, w związku z tym zostałem zaledwie ukarany izolacją, co było w gruncie rzeczy skazaniem mnie na komfort ogromny, no bo miałem cele do własnej dyspozycji, 2 kamery podglądu nad umywalką i nad kiblem i w związku z tym czułem się wyjątkowo bezpiecznie. Po 7 dniach opuściłem ten areszt i wniosek mam taki, że z tego doświadczenia, że jest to miejsce, w którym znakomicie będą mogli się odnaleźć właśnie wszyscy ci ludzie, których tam naprawdę skierować należy, a obsada tego aresztu oraz jego, powiedzmy, no, warunki taktyczno-techniczne tego aresztu w pełni odpowiadają potrzebom. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Proszę Państwa, areszt przy ulicy Świebockiej we Wrocławiu został wybudowany za francuskie pieniądze, które Prusacy odebrali Francuzom w kontrybucji po wojnie. Po wojnie 1870 roku. Wznieśli wtedy na całym Dolnym Śląsku, a pewnie i w innych rejonach, wiem o paru takich pięknych nieruchomościach, wznieśli różne obiekty użyteczności publicznej, właśnie areszty, więzienia, taki cały kompleks policyjno-bezpieczniacko-sądowy, aresztancki powstał we Wrocławiu.
Te budynki przetrwały II wojnę światową, właściwie w ogóle nietknięte, no lekko tam draśnięte, ale niezniszczone. Dlaczego? Dlatego, że takich budynków się nigdy nie bombarduje. Zawsze wiadomo, że to jest ta pierwsza rzecz, której nowa władza będzie potrzebowała. No i to w gruncie rzeczy jest właściwa kolejność rzeczy. No, no jakby nastało państwo polskie, to też tego typu budynków będzie potrzebować. Spotkałem w tym areszcie paru ludzi, o których mogę powiedzieć, że na pewno świetnie się nadają do tej roboty i nawet przypuszczam, że mają powołanie do takiej służby i w związku z tym patrzę na to z dużym optymizmem, że jakby co to infrastruktura jest, że można to państwo polskie nie od zera wytrzymać. Pojęcia, które są teoretycznie synonimami. Narodowiec, patriota, nacjonalista. Jak pan widzi? Rzeczy, poruszamy się w obcojęzycznym środowisku, więc polskie spojrzenie na te trzy pojęcia. No, wiadomo, że nie ma takiego rozróżnienia w językach, ubogich językach anglosaskich. Na przykład, prawda, że Armia Krajowa w związku z tym w literaturze amerykańskiej jest nacjonalistyczną armią i to ma wydźwięk pejoratywny. I tak samo w polszczyźnie słowo nacjonalista nabrało wydźwięku pejoratywnego. Zbliżyło się w stronę szowinizmu, prawda. Narodowiec, no to jeszcze brzmi dumnie, natomiast nacjonalista, no to chyba właśnie prawie szowinista. Upomniał się o słowo nacjonalista Jarosław Marek Rynkiewicz, o którym udało mi się zrobić film, który Państwa uwadze polecam niniejszym, film pod tytułem Poeta pozwany. Jest to film, który relacjonuje między innymi sprawę sądową Jarosława Marka Rynkiewicza, poety, wytoczoną mu przez Adama Michnika o obrazę jego i innych funkcjonariuszy Gwiazdy Śmierci, ponieważ w swoich publicznych wypowiedziach wspominał Jarosław Marek Rynkiewicz o tym, skąd komu nogi wyrastają i odwołał się do komunistycznych korzeni tej formacji, którą Gwiazda Śmierci z ulicy Czerskiej reprezentuje. Otóż w sądzie, w swojej mowie końcowej, Jarosław Marek Rynkiewicz przypomniał, że w polszczyźnie jeszcze XIX-wiecznej nacjonalista to był po prostu rodak. To był po prostu rodak. To był człowiek tego samego narodu. I wezwał na koniec swojej mowy sądowej Jarosław Marek Rynkiewicz, wezwał nas wszystkich, powiedział: wszyscy bądźmy nacjonalistami. Wszyscy bądźmy nacjonalistami. I to jest bardzo piękne. Ja sądzę, że w ogóle takie wykopaliska, badania nad historią języka, że one bardzo wiele odsłaniają ciekawych momentów. Po drodze tutaj przypomniałem sobie, że ten Berlin, prawda, na wylocie tutaj taki niedźwiedź stoi, bo Berlin to ma w herbie niedźwiedzia, prawda? W herbie ma niedźwiedzia, no bo co? Bo myślą Niemcy biedni, że to z tym niedźwiedziem coś Berlin ma wspólnego, prawda? Państwo kojarzycie to, prawda? Po niemiecku misiek, no więc Berlin, że z tym... Nie, historycznie Berlin ma inny źródłosłów, ma słowiański źródłosłów i w polszczyźnie przetrwało jeszcze takie słowo bierwiono, prawda? Bierwiona, czyli bele, które już nie są drzewem, bo są ociosane i przygotowane do jakiegoś użytku. Bierwiona, więc ten sam źródłosłów, ten sam rdzeń językowy jest w nazwie Berlin. Dlaczego? Dlatego, że to tutaj mokradła, błotnista, bagnista okolica, no i widocznie pewnie jakieś przeprawy tutaj były przez te rzeczki z takich bierwion jakieś złożone, a może no, Bóg wie, co to było. W każdym razie echo jest w tej nazwie jakiejś przeszłości odległej, w której mówiło się tutaj językiem całkiem swojskim. No cóż, zdryfowałem w tę dygresję w związku z tym, że pan mnie zapytał o nacjonalizm, a nacjonalizm, narodowiec, patriota, no
No właśnie, wszystko dobrze, tylko jeśli się modlimy o powrót Najjaśniejszego Pana. Dlatego, że jeśli się o to nie modlimy, to z naszym narodowym ruchem zostajemy, czy powiedzmy, łatwo możemy wpaść w pułapkę kultu plemiennego. Właśnie, zwłaszcza jeśli jest nam daleko do Kościoła, no to możemy popaść w ubóstwienie narodu jako takiego. A przecież właśnie chrześcijaństwo wydobywa człowieka ze sfery kultów plemiennych i ze sfery prawa plemiennego. To jest bardzo ważne, że przecież gdyby nie chrześcijaństwo rzymskie, no to różnych nie mielibyśmy. Nie mielibyśmy tej cywilizacji, która nas zrodziła i którą ciągle jeszcze możemy obronić na naszym terytorium. Chrześcijaństwo wydobywa człowieka z plemienności, a zatem stwarza szansę indywidualizmu, personalizmu. Jak to się dzieje? No, dzieje się to w ten sposób, że właśnie w Polsce na synodzie łęczyckim w 1180 roku upominają się biskupi się upominają o to, żeby respektowane były indywidualne testamenta, donacje indywidualne, prawda? Dlaczego się o to upominają? A, bo sytuacja jest taka, że zapisał coś nieboszczyk na kościół, ale tutaj przyjeżdża 10 wujków, pociotków i mówią, ale to nieboszczyk się pomylił, a poza tym to należy do rodziny, to należy do naszego rodu, więc proszę nam tutaj, proszę sio, bo to jest własność rodowa. A księża biskupi się o to upomnieli, żeby jednak wola indywidualnego testatora, żeby była respektowana. I zobaczcie Państwo, można powiedzieć, że się o to upomnieli, bo pazerne klechy, prawda? Bo chodziło im o majątek. A ja mówię na to, może i chodziło im o majątek, ale opatrzność tak kieruje naszym losem, że dzięki temu, że się biskupi w tej sprawie postawili, to Polacy mogli wydobyć się właśnie z realiów prawa plemiennego, klanowego, rodowego, a zatem mogła zaistnieć jako indywidualna, podstawowa komórka społeczna, to znaczy rodzina, która ma jedną głowę, a nie cały klan. I oczywiście dzięki temu, z tego mamy bardzo, bardzo rozliczne, tego są konsekwencje cywilizacyjne, no między innymi na przykład zwiększenie mobilności kapitału. Dlatego, że jeżeli może się kapitał, jeżeli może być inwestowany w jakiś sposób, testament też jest formą inwestycji, prawda? Donacja jest formą inwestycji. Jeśli na uruchomienie kapitału potrzebna jest zgoda całej rodziny, no to taki kapitał jest mniej mobilny, a zatem gospodarka się słabiej kręci, prawda? Pokazuję to jako przykład na to, jak to właśnie obecność chrześcijaństwa w naszych leśnych ostępach, jak nas cywilizuje, wychowuje, podnosi na wyższy poziom. Więc to jest wszystko okrężna, ale odpowiedź na Pana pytanie właśnie o to, jak to z tym narodem jest, jak to jest z tym patriotyzmem. Proszę Pana, wszystko dobrze i generalnie właśnie kochajmy się, ale módlmy się o powrót Najjaśniejszego Pana. Ale patriotyzm bardziej nacja, czy bardziej państwo? To jest dobre pytanie. Czy patriotyzm bardziej państwo, czy bardziej naród? No znowu, na to nie ma innej odpowiedzi niż w idei i doktrynie monarchicznej. Nie ma lepszej odpowiedzi, dlatego że tylko ta doktryna ustanawia właściwy balans między tymi sferami. Tylko ta doktryna nam nie pozwala ubóstwić ani państwa, ani narodu. Jak wiadomo, na przykład właśnie inne cywilizacje, no na przykład cywilizacja, która jest poronionym płodem rewolucji protestanckiej, to jest cywilizacja, w której do ubóstwienia państwa dochodzi. Prawda? Do ubóstwienia państwa dochodzi. Dlaczego? Dlatego, że król staje na czele kościoła, głowa państwa staje się głową kościoła i w związku z tym nie ma już biskupa Stanisława, który mógłby się przeciwstawić królowi Bolesławowi. Prawda? Choćby go nawet król Bolesław miał zarąbać.
Nie ma tego biskupa Stanisława, nie ma go po wyrżnięciu świętych męczenników rewolucji protestanckiej w Wielkiej Brytanii, po eksterminacji, eliminacji katolstwa tutaj w Prusiech, nie ma już biskupa Stanisława, który mógłby się postawić tutejszej władzy ludowej. I dlatego mamy chińskie ubóstwienie państwa mamy w tej cywilizacji, prawda? Tylko katolicyzm i tylko monarchia katolicka zabezpiecza nas przed tymi wynaturzeniami, które niszczą fundament cywilizacji. A fundament cywilizacji jest w zdaniu, co cesarzowi cesarskie, Bogu co boskie, a więc rozróżnienie, a więc dwie różne sfery. Nie jest państwo Bogiem i nie jest Kościół państwem. To są dwie sfery różne, prawda? One muszą wzajemnie respektować swoje prawa i swoje obowiązki. I tylko katolicyzm, tę perłę, ten fundament cywilizacji zachowuje. Gubi ten fundament, czy raczej wyrzuca go do śmieci. I chrześcijaństwo schizmatyckie, wschodnie, w którym car jest głową kościoła i w związku z tym właśnie państwo jest ubóstwione po mongolsku, po chińsku i gubi ten fundament, niszczy go to państwo, czy ta cywilizacja, której tutaj państwo jesteście świadkami, prawda? Jesteście świadkami tej cywilizacji. Dobry wieczór, ja mam dwa pytania. Dobry wieczór. Jedno dotyczy filmu, a drugie pana poglądu. Pierwsze jest pewnie krótsze, więc zadam dotyczące filmu. Czy to są przetłumaczone i pokazane w jakiejś, nie wiem, BBC, no, w telewizji zagranicznej, typu Włochy, Francja, Anglia? O ile mi wiadomo, nie został, gdyż jest to film wyprodukowany i przejęty w związku z tym w całości na własność przez telewizję reżimową, zwaną dla zmylenia przeciwnika publiczną w Polsce. No i ta telewizja nie jest, staje się w najmniejszym stopniu zainteresowana tym, żeby dobry towar sprzedawać. Nie wiadomo mi nic o emisjach tego filmu, jakichkolwiek zagranicznych. Jakby były, to bym po 5 latach dostał jakieś tantiemy może z tego, ale nie odnotowałem. Telewizja reżimowa różne filmy ma na własność, ale nimi nie handluje i nawet w Polsce nie stara się ich eksploatować. Ten film, chwała Bogu, stał się nawet takim dyżurnym filmem rocznicowym i szereg razy go powtarzali, ale na przykład film Towarzysz Generał został zaaresztowany przez tę samą telewizję po jednokrotnej emisji, która skupiła przed telewizorami według danych, które wyczytałem w organie prasowym Gwiazdy Śmierci, więc to są pewnie wiarygodne dane. Przeczytałem, że ponad 3,5 miliona moich rodaków obejrzało ten film, a mimo to telewizja reżimowa nie ponowiła emisji filmu Towarzysz Generał nigdy i ten film nie jest przez nich sprzedawany. Oni nawet nie sprzedają prawa do publikacji tego filmu na płycie. Po prostu mają go w szufladzie, nie pokazują. A drugie pytanie? Dotyczy pana poglądów. Tutaj z tego, tak usłyszałam, kwestionuje pan sensowność istnienia systemu politycznego, jakim jest demokracja. Rozumiem, że system totalitarny w wydaniu rosyjskim też odpada, natomiast propaguje pan tutaj państwo kościelne. Czy nie widzi pan zagrożenia monarchię chrześcijańską, co jest w miarę jednoznaczne z tym? Nie widzi pan tutaj zagrożenia właśnie. To może pan właśnie na siebie opowie, jaka jest różnica między monarchią chrześcijańską a państwem kościelnym, typu właśnie islam, państwa arabskie, czy nie widzi pan zagrożenia tutaj takiego systemu? No właśnie, bardzo dziękuję za to pytanie, bo to jest fundamentalna kwestia, to jest w ogóle najważniejsza kwestia. Ja tutaj też tak siedzę, że buczy, tu mniej buczy, mniej buczy. O, wreszcie mniej buczy. Żadna inna cywilizacja, proszę pani, tego rozróżnienia nie czyni, tego, o którym wspomniałem przed chwilą. Bogu co boskie, cesarzowi co cesarskie. Ani cywilizacje Dalekiego Wschodu, ani Bliskiego Wschodu nie czyni tego rozróżnienia islam, nie czyni tego rozróżnienia cywilizacja żydowska, dla której plemię, naród jest bóstwem i wszystko jest podporządkowane egzekwowaniu tego prawa pierworództwa, to znaczy prawa wyższości.
tak? Naszego plemienia nad innymi plemieniami. Cywilizacja żydowska na przykład oparta jest na takim dogmacie, który jest przekazywany z pokolenia w pokolenie przez prawowiernych Żydów swoim dzieciom, swoim wychowankom, że mianowicie każdy, kto nie jest członkiem naszego plemienia, nie jest w pełni człowiekiem. No to jest bardzo radykalne, prawda? Ale to jest także w naszych czasach, to zostało publicznie wypowiedziane. Jeden z liderów religijnych w Izraelu, zmarły w ubiegłym roku, rabin Owadia Yosef, powiedział głośno to, co jest oczywistością, więc to nie powinno było nikogo bulwersować, no ale napisały o tym gazety. Powiedział, goje jak zwierzęta są od tego, żeby służyć Żydom. To nie było nic bulwersującego, dlatego że wypowiedział on po prostu tę prawdę, która jest, powiedzmy, kanoniczna, prawda, w tym przekazie, w tej tradycji. No więc żadna inna cywilizacja nie rozdziela sfery państwowej, politycznej, świeckiej, doczesnej i sfery boskiej, religijnej, metafizycznej w naszym istnieniu, w naszej kondycji. Żadna inna cywilizacja tego rozróżnienia nie czyni. Czyni to rozróżnienie tylko ta cywilizacja, dla której fundamentem jest nauka tego, który te słowa wypowiedział, prawda? A żył przez 33 lata, 2000 lat temu na tej ziemi. Otóż, to jest bardzo ważna rzecz, że dlaczego to rozróżnienie jest dla nas istotne? No właśnie dlatego, że w praktyce konsekwencją tego rozróżnienia jest wieczny antagonizm między królem Bolesławem a biskupem Stanisławem. To jest wieczny antagonizm. Wiecznie walczy papiestwo z cesarstwem. Cesarstwo próbuje wziąć pod but papieży i próbuje rościć sobie, egzekwować swoje prawo właśnie na przykład do nominacji także na urzędy kościelne. Bywają takie momenty w dziejach Kościoła, w których hierarchowie tracą miarę i roszczą sobie pretensje do kompetencji, które wykraczają poza ich domenę, ale dzięki temu, że mamy to rozróżnienie, no to właśnie chociaż antagonizm, to starcie, ono jest nieuchronne, raz na jakiś czas musi nastąpić kolizja, ale dzięki temu mamy indywidualizm. No właśnie, nie jesteśmy członkami kolektywu, nie jesteśmy podporządkowani państwu i tylko państwu, jednostka niczym, jednostka bzdurą, nie jesteśmy postrzegani i sami siebie nie postrzegamy, daj Boże, tylko jako jakiś drobinek stanowiących część rasy, klasy, plemienia, klanu, tylko mamy cywilizację opartą na tej fundamentalnej konstatacji, że każdy z nas jest kimś z osobna. Jest kimś sam ze siebie, dlatego że każdy z osobna został stworzony przez tego samego Stwórcę, prawda? I to rodzi konsekwencje cywilizacyjne. Ja tutaj powiedziałem pewnie kilkanaście minut temu o jednej z takich konsekwencji, ten synod w Łęczycy, prawda? Że dzięki temu Polacy wydobywają się z prawa plemiennego i otwiera się perspektywa dla indywidualizmu, który po katolicku się nazywa personalizmem. I stąd się otwiera perspektywa wspaniała dla wolności ludzkiej. Z tą wolnością oczywiście Polacy uderzyła im do głowy ta wolność, w związku z tym wiele zmarnowali rozliczne szanse dziejowe, ale to nie jest powód, żeby się od samej wolności odwracać. I to, że myśmy różne szanse zmarnowali, że różne błędy popełniliśmy, to nie jest powód, żeby się od tego personalizmu odwracać. I żeby w związku z tym, że różne błędy ludzkość popełnia i Polacy pewnie szczególnie, no bo wielkie mieli szanse, wielkie mieli możliwości, więc tym bardziej żal tych szans, to nie jest powód, żeby uciekać w jeden z tych błędów, które zostały popełnione. Żeby uciekać czy to w ubóstwienie narodu, czy uciekać w ubóstwienie państwa, prawda? Czy też uciekać w ubóstwienie międzynarodówki, ale świeckiej międzynarodówki.
Dlaczego monarchia? No dlatego, że proszę pani, no na przykład monarchie są tańsze. W demokracji ma pani w Polsce, ma pani, niech pani policzy, ile ludzi ma pani takich, bo to jeden Sejm i Senat to jest mało, że tam jest 560 ludzi. Ma pani tych wszystkich urzędników mianowanych na te kadencje i oni wszyscy mają te, no maksimum 4 lata, żeby się ustawić na resztę życia. No czyli to jest taki permanentna rotacja przy paśniku dla cwaniaków. Prawda? No to jest strasznie kosztowne. No żaden naród nie udźwignie takiego ciężaru. Choćbyśmy się wszyscy zapracowali na śmierć, to tego nie udźwigniemy. To po prostu jest garb, który... No pani kręci głowę. Monarcha była tańsza, nie wiem, jeżeli zobaczymy na Habsburgów, którzy urządzali jedzenie na pokaz innym, które kosztowało tyle, co wybudowanie... No to proszę. Wybudowanie katedry wileńskiej. Jedna kolacja kosztowała tyle, co wybudowanie katedry wileńskiej. Więc nie wiem, czy to monarchia była rzeczywiście tańsza. Proszę pani, zaręczam, że była tańsza od demokracji. Wie pani, ile płaci nawet ta monarchia brytyjska, która dla mnie nie jest żadnym ideałem ani wzorcem, ale tutaj mamy jakieś dane statystyczne. Wie pani, ile płaci Brytyjczyk rocznie za to, że ma królową brytyjską i rodzinę królewską na utrzymaniu? Płaci 60 pensów rocznie. Pensów. Wie pani, nie funtów, nie żadnych tam euro czy złotych, tylko płaci 60 pensów rocznie. A jak mają zysk na marketing na całym świecie? Prawda? Za 60 pensów rocznie. Więc co by było, gdybyśmy my za naszych 60 pensów mieli prawdziwego króla, który będzie nie tylko panował, ale także i rządził. Bo ja nie jestem zwolennikiem cepeli. Ja jestem zwolennikiem monarchii realnej. Monarchii realnej, to znaczy monarchii, proszę państwa, takiej, że nie ma to tamto. Nie ma to tamto. To znaczy król nie jest tylko od czynienia honoru w domu i nie jest tylko od świecenia przykładem. Król jest od ciężkiej, codziennej roboty, to znaczy od podejmowania bardzo odpowiedzialnych decyzji. Tak, ja jestem zwolennikiem monarchii legitymistycznej i prawowitej i monarchii realnej, takiej, w której król nie tylko panuje, ale i rządzi. Jeszcze to może jedna uwaga. A co do tych Habsburgów, wie pani, bo pani przeczytała o jakiejś tam kolacji na cztery ręce, tam bardzo kosztownej, a ja pani powiem, że jeszcze święty cesarz Karol ostatni, jeszcze chyba i on, bo to była już pierwsza wojna światowa, kiedy umiera Franciszek Józef, ale chyba jeszcze przez Karola był powtórzony ten rytuał. Cesarz we Wiedniu co roku w Wielki Czwartek dokonywał obrzędu umywania nóg. Tak? No to, co czyni papież, co czyni każdy nasz biskup. Prawda? I co możemy oglądać w kościele na Wielkanoc. No to tego dokonywał cesarz Austrii, król Węgier z Bożej łaski. I wie pani, no, dopóki on tam panował, ja nie idealizuję żadnej przeszłości. Nie idealizuję żadnej przeszłości. Ale dopóki on panował tam, gdzie panował, no to się ludzie nie mordowali tak przeraźliwie, jak się to zaczęło, kiedy to panowanie się skończyło. To, co pani przeczytała z tego antyhabsburskiego PR-u, ja akurat, wie pani, no, to wolałbym, żeby polska dynastia była górą, więc to też nie o to chodzi, żebym ja Habsburgów jakoś specjalnie miał tutaj państwu zachwalać, ale dlaczego monarchia austro-węgierska została zdemontowana? No została tak zdemontowana, jak wcześniej zdemontowano Rzeczpospolitą. Po prostu właśnie była to monarchia katolicka i rewolucja światowa, której ostateczny cel i dążność jest to obalenie papiestwa i zniszczenie kościoła katolickiego. Rewolucja światowa nie mogła marzyć o dokonaniu kolejnych kroków bez zniszczenia monarchii katolickiej. I tak zniszczona została Rzeczpospolita, katolicka
ostoja katolicyzmu w Europie Środkowej zostały wcześniej została zniszczona korona węgierska, niestety przy współudziale Habsburgów, ale to są jeszcze tam wcześniejsze historie, została rozmontowana, wcześniej została zniszczona Francja oczywiście, najstarsza córa kościoła w zachodniej Europie. Taki jest realny kontekst. Że to tak się nie dzieje, że to tak upada samo z siebie. To są właśnie ludzie, którzy do tego stopnia są ogarnięci, owładnięci nienawiścią do Kościoła katolickiego, że potrzebują najpierw wysadzić w powietrze trony. No właśnie tych rycerzy papieża trzeba było najpierw wymordować, postrącać, ośmieszyć, żeby móc się targnąć wreszcie na samo papiestwo. Nie dokonano tego w sposób krwawy w XX wieku, ale właśnie dokonała się rewolucja modernistyczna, która dokonała rozlicznych spustoszeń we wnętrzu samego Kościoła. Krótka uwaga. Rozumiem, że nie widzi Pan tutaj zagrożeń ze strony monarchii chrześcijańskiej, ponieważ jest różnica cywilizacyjna. Tak. Natomiast chciałam tylko zauważyć, że... Monarchii katolickiej, bo wie Pani, właśnie chrześcijaństwo to jest niestety w tej chwili zbyt szeroki szyld, żeby wszystko było zrozumiałe. Tak? Monarchia katolicka. Religia katolicka też się opiera na tej cywilizacji właśnie muzułmańskiej, między innymi, gdzie kobieta miała zupełnie inną rolę pełniła niż dzisiaj w kulturze zachodniej. Nie, jeszcze raz niech Pani powtórzy to zdanie, że religia katolicka się opiera na cywilizacji muzułmańskiej? Biblia na przykład, tak? Na przykład... Nie, proszę Państwa, bo to są bardzo ciekawe sprawy i bardzo dobrze, że Pani daje mi szansę, żeby się wypowiedzieć w tej sprawie. Tekstem pisanym, przekazywanym na niej przez wiele lat ustnie. I na przykład taka sytuacja jak Matka Boska, która była dziewicą i urodziła dziecko. Dlaczego tak się to przekazywało? Ponieważ co groziło kobiecie w tamtej kulturze, w tamtej cywilizacji, gdyby urodziła dziecko nie swojego męża, byłaby zamordowana, tudzież ukamienowana. W związku z czym była potrzebna taka informacja, przekazywana dalej, spisywana dalej o tutaj o dziewicy. Pani zbliża teraz Matce Bożej! Pani wypowiada swoje mniemanie w tej sprawie i za chwilę będziemy mieli możliwość konfrontowania się z tym poglądem i możemy być Pani wdzięczni za to, że Pani śmiało artykułuje to, co Pani myśli. Pana historyczne wielu historyków, dlatego chciałam to nakreślić, dlatego ja widzę osobiście problem w państwie katolickim, Pan nazywa to tutaj jako monarchia katolicka, osobiście widzę problem dla tylko jednego kierunku rozwojowego, gdzie inna opinia nie jest przestrzegana, a tudzież dostrzegana, że ktoś ma prawo być innym. Tak samo na przykład coś takiego jak osoby, które mają powiedzmy, które są może homoseksualistą. W naturze też mamy takie przypadki, gdzie na przykład sarna ma poroże, ale też jest właściwie, ma też inną część ciała, męską część ciała. Tyle, że zwierzęta tego nie negują i nie zaprzeczają, mówią, ciebie wykluczymy ze społeczeństwa, tak jak czynią to ludzie, natomiast to jest bardzo naturalne. Dobrze. Tak, więc... Proszę Pani. U Boga nie ma nic niemożliwego. To po pierwsze. U Boga nie ma nic niemożliwego i bardzo Panią namawiam na to, żeby Pani nie wykluczała tak z góry, że możliwe są także i te rzeczy, które akurat Pani się nie mieszczą w głowie. No właśnie, no więc to jest pierwsza rzecz, żebyśmy tego nie wykluczali, że możliwe są takie rzeczy, które akurat Pani zdają się mało prawdopodobne, ale one są możliwe. Co do Pani pierwszego tego fundamentalnego stwierdzenia, w którym Pani powiązała katolicyzm z gruntem muzułmańskim i przypisała Pani katolicyzmowi odpowiedzialność za, jak rozumiem, opresję kobiety.
Czy dobrze streszczam? Nie. Nie. To się wzięło tej części akurat Matki Boskiej, prawda? To jest właśnie z tamtego kręgu kulturowego, ponieważ kobieta miała... I nie, ale pani wcześniej powiedziała, że przypisała pani, zrównała pani sytuację kobiety w kręgu cywilizacji ufundowanej, na Koranie, zrównała pani kondycję kobiety w tym kręgu cywilizacyjnym z kondycją kobiety w kręgu cywilizacji katolickiej. Właśnie nie. Nie. No to ja nie zrozumiałem wobec tego. Będziemy ciągnąć się, panie Grzegorzu, ten temat. No, krótko, może jakieś konkluzje. Trudno jest w trzech słowach polemizować z tak ugruntowanym, jak to widzę u pani, poglądem, który Ja panu... Spotkają się państwo potem, pogadają w cztery oczy, może państwo dojdą do porozumienia. Widzicie państwo, no to jednak nie... Lepiej byłoby tego nie pomijać w ten sposób, bo oczywiście część z państwa pewnie się nie cierpi w tym momencie. Możemy sobie jeszcze posiedzieć pół godziny, godzinę. Jeżeli wdamy się w kolejny temat, który akurat nie jest tematem jutrzejszej dyskusji do końca, możemy siedzieć do północy, a ja po prostu nie chciałbym tutaj siedzieć. Dobrze, ja tylko powiem, że jeśli idzie o rolę kobiety i możliwości kobiety w naszym kręgu cywilizacyjnym, to z całą pewnością właśnie tradycja polska, historia Polski dowodzi tego, że tylko tutaj, tylko w tym świecie wolnych ludzi, którzy są wolni dlatego, że ich tego nauczył Kościół katolicki, możliwe są tak nieprawdopodobne damskie kariery, z jakimi mieliśmy do czynienia, i to są damskie kariery także już w staropolszczyźnie. To jest sytuacja kobiety, która nie może być porównana z niczym innym. Po prostu w świecie, w Europie całej, tak? Nie ma takiego kraju, w którym, no cóż, kobiety miałyby tyle do powiedzenia, kobiety miałyby tyle władzy. Tak? Władzy w sferze gospodarczej, no bo to są majątki, którymi zarządzają kobiety, a także nie ma takiego kraju, w którym kobiety miałyby tak... Taka jest świetna książka w dwóch tomach, leksykon polskich zakonnic, polskiego życia zakonnego. W jego gałęzi obsadzonej przez kobiety. I to jest po prostu wspaniała parada wspaniałych, wielkich postaci, niezwykłych kobiet, które zaręczam pani właśnie w żadnych okolicach, w których powiewa zielony sztandar proroka, one by się tam w ogóle nie mogły pojawić, nie mówiąc o tym, żeby mogły przejawić jakąś aktywność. No i jeszcze tak powiem, bo to wszystko się zaczęło od pani pytania, czy ten wątek się wysnuł z pani pytania o to, czy ja się nie lękam tych moich marzeń o monarchii katolickiej. Nie lękam się właśnie dlatego, że ja nie namawiam nikogo na żaden powrót do przeszłości. Ja nie myślę o monarchii katolickiej jako restytucji czegoś, co było. Nie myślę o monarchii katolickiej jako powrocie do jakiegoś antykwariatu. Ja myślę o monarchii katolickiej w przyszłości. Ja myślę o monarchii katolickiej, w której Najjaśniejszy Pan będzie miał do dyspozycji rycerstwo władające rozmaitymi broniami
22 stulecia, bo już nie 21. I bardzo proszę nie na hasło monarchia, proszę nie reagować takimi właśnie skojarzeniami antykwarycznymi, bo to chodzi właśnie o to, żeby się uratować dzisiaj. A dzisiaj sytuacja jest taka, że wobec bankructwa demokracji, jak amen w pacierzu, czeka nas odwołanie tej mantry, czeka nas zmiana mody i tutaj, w Berlinie, szybciej pewnie niż w Warszawie, demokracja zostanie zawieszona któregoś pięknego dnia. Tylko trzeba czekać na pretekst. Władza ludowa tutejsza musi doczekać pretekstu. Ten pretekst to będzie niewątpliwie pretekst wojenny. Musi być po prostu wojna, która pozwoli odejść od pewnego przymusu, w którym establishment polityczny jest niewolnikiem własnego frazesu. Trzeba będzie w którymś momencie zawiesić socjal, no i do tego będzie służyła wojna i wtedy demokracja zostanie zawieszona, bo przecież poczciwi Niemcy nie dopuszczą do tego, żeby ich przegłosowali we własnym kraju właśnie ludzie z podzielonego sztandaru. Prawda? Do tego Niemcy nie dopuszczą i dlatego demokrację w którymś momencie sami odwołają. I teraz jeśli nie demokracja, no to proszę pani, autorytaryzm. A autorytaryzm może być albo zamordystyczny, albo zostaniemy wzięci za twarz przez kierujące się jakimiś świeckimi religiami hunty, może jednoosobowe, a może co bardziej prawdopodobne kolektywne. I wtedy za fasadą tych kolektywów, tych hunt, będziemy dalej mieli władzę służb i lóż, lóż i służb. Albo też, jeśli nie chcemy świeckiego, naprawdę przykrego i wizualnie, i psychologicznie przykrego zamordyzmu, to się módlmy o powrót króla. Módlmy się o powrót króla, bo inaczej nas wezmą za twarz zwykłe trepy. Ja mam pytanie konkretne bardzo. Ja już naprawdę... A jedno jedyne. Nie, mamy się musimy kończyć już. Ja mam jedno jedyne. Módlmy się o króla, a co na dzisiaj? Polska jest sąsiadem Ukrainy. Jakie ma pan prognozy? Proszę pani, przede wszystkim nie dać się pozabijać. Przede wszystkim nie dać się pozabijać. Przede wszystkim nie iść na wojnę w pierwszym rozdaniu. W pierwszym rozdaniu poszliśmy na wojnę wystawieni przez Brytyjczyków w 1939 roku. Dzisiaj ten schemat się powtarza. To jest również silna analogia. Jest bardzo wielu chętnych, żeby nas posłać na wojnę. A tragedia jest taka, że w kraju, w Warszawie mamy mnóstwo takich chętnych do tego, żeby na tę wojnę się wystawić. Mamy ludzi, którzy właśnie pracują na kolejną sytuację, w której będziemy mieli jakąś sytuację bezalternatywną. Będziemy mieli sytuację, w której będziemy musieli podążyć za własnym frazesem, za własną propagandą. Nie wolno do tego dopuścić. Nie wolno dopuścić do tego, żeby to pokolenie, które teraz się troszkę odchowało, troszkę odrosło, żeby zostało zutylizowane w jakiejś maszynce do mielenia ludzkiego mięsa. Do tego nie wolno dopuścić. I wszystko fajnie, kochajmy się, ale nie idźmy na wojnę, w każdym razie nie w pierwszym rozdaniu. Przede wszystkim nie dać się pozabijać i nie dać się obrabować do końca. Ostatnie pytanie, tylko dla państwa mam informację, jeśli ktoś się sportem interesuje. Polska prowadzi 1-0. 2-0. Już 2-0. Parę minut temu. Grzegorz, wspominałeś tutaj na początku o Schetynie, o nowym ministrze spraw zagranicznych. Powróćmy do aktualności po tych ciekawych twoich wywodach. Czy jest tylko taki jeden Schetyna, czy w różnych partiach są tacy schetynowcy? Gdyż podniosłeś temat Wrocławia, wiadomo, wtedy historycznie było to bardzo ważne i Sowieci tam odpowiednio tym miastem i okolicami zarządzali. A taki najnowszy przykład to była tutaj interwencja konsula generalnego chyba Niemiec co do tam wejścia na uniwersytet, ale tylko tak jest. Tak na marginesie, głównie mi chodzi o to, czy są schetynowcy w innych partiach. Dziękuję. No to jest dobre pytanie. Ja myślę, że... Ale o co mi też chodzi, czy stamtąd... Ha,
ludzie z Układu Wrocławskiego, czy ja ich dostrzegam w innych formacjach? No, ja ich dostrzegam, ale od kiedy ich zacząłem dostrzegać, to popyt na moje gawędziarstwo także i w klubach Gazety Polskiej radykalnie zmalał. Od kiedy zacząłem dostrzegać ludzi Układu Wrocławskiego także i w innych partiach. Więc nie żebym tutaj Państwa nie chciał gorszyć jakoś, no kariera Adama Lipińskiego jakoś ostatnio podupadła. Słyszę, że także w jego macierzystej formacji, powiedzmy, nie ma on już wyłączności na dostęp do ucha prezesa, więc może to jest jakaś dobra wiadomość. Ja notabene nigdy samego pana Adama Lipińskiego nie wkładałem do tej samej szuflady, w której leży fiszka Grzegorza Schetyny. Ja tylko i aż stwierdzałem, że pan Adam Lipiński najwyraźniej, choć z Dolnego Śląska pochodzi i się wywodzi politycznie i choć kandyduje z tego samego okręgu wyborczego, z którego przez ćwierć wieku kandyduje prawie bez przerwy Grzegorz Schetyna, no to najwyraźniej brak informacji źródłowych na temat tej postaci i w ogóle fenomenu Układu Wrocławskiego w centralnej partii opozycyjnej i stąd brak reakcji tej partii na to, co się dzieje z Wrocławiem, a Wrocław, co się dzieje, po prostu odpływa z Rzeczypospolitej. Po prostu Wrocław odpada od Rzeczypospolitej i dzieje się to właśnie w świetle Jupiterów, jak przypomniałeś, tamtejszy konsul niemiecki, potem szybciutko odwołany ten konsul, że tam niby mu się kadencja skończyła. O, nie pamiętam. Pan konsul niemiecki odegrał rolę w ubiegłym roku. Zeznał tak prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego. Pytamy o to, dlaczego wezwał policję, żeby spacyfikowała tę młodzież, która protestowała przeciwko promocji SS-mana Baumana na Uniwersytecie dawniej imienia Bolesława Bieruta. Pan prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego zeznał, kilkakrotnie powtórzył, że nie mógł nie wzywać.